Juliusz Verne napisał 80 dni dookoła świata pod koniec XIX wieku i była to książka adresowana dla dorosłych i dla młodzieży, która była, miała być takim manifestem wiary w przyszłość świata i w postęp cywilizacyjny. Nasi bohaterowie, zachowując oczywiście zasadę wielobarwnych przygód, ale mają takie przygody, które dzisiaj mogą spotkać naszych bohaterów. Dużo się będzie działo i dużo się będzie działo jakby w ramach dzisiejszej rzeczywistości. Wiem, że to będzie barwne, kolorowe, z piosenkami, ale też z takim przesłaniem o tym, że warto poznawać obce kultury, warto doświadczać świata. Wydaje mi się, że Verne jest aktualny w takim sensie, że daje nam wgląd w to, jak kiedyś ludzie podróżowali i że my też chcemy teraz podróżować wolniej i może troszeczkę taka jest idea podróży w duchu slow, gdzie bardziej doświadczamy danych kultur, skupiamy się może tylko na smakach, na zapachach, na poznawaniu tańca czy innych rzeczy. Znajdujemy się w Ameryce, szukamy pewnego ruchu, który do tego pasuje, a też jeżeli jesteśmy w Indiach, znowu szukamy innego. To są kulturowo bardzo mocno, wymieniłem tylko dwa, ale podróżuję przecież przez mnóstwo krajów, gdzie mamy strefy, które są kulturowe, strefy, które są fizycznością jakąś. Każdy ma swój taniec, każdy ma swoją ekspresję, każdy jakby gloryfikuje albo dobro, albo też nie wiem, to, że ma jakąś butę w ruchu. My to wszystko próbujemy znaleźć i połączyć. Wspaniała robota, wspaniała zabawa. Na razie dla nas, ale za moment dla Państwa.